Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale większość, chyba 3/4 klientów osób, które się trudnią prostytucją, to są mężczyźni zamężni, Tak. którzy w czasie pracy Między innymi, albo po pracy. Między innymi ja też byłam kiedyś. Ja też oddzieliłam łoże. Okej, okay. Tak. No właśnie, jak się o tym dowiedziałaś, ty jako żona, to bardziej miałaś pretensje do tej osoby, do twojego partnera, czy do tej osoby, z którą to zrobił, czyli do prostytutki na przykład w tamtym momencie? O, ciężko było mieć pretensje do jednej, skoro było ich aż tyle, że wiesz, że ciężko było zliczyć, więc to by musiała być pretensja zbiorcza. Ale to było tak dawno temu, że i tak też traumatyczne dla mnie wydarzenie jako młodej dziewczyny, że wymazałam to z pamięci. I jakby niech mnie się teraz martwią, a nie ja. Ja mam teraz zupełnie inne życie, jestem w zupełnie innym jakby czasie. Natomiast chociażby z tego względu nie chciałam rozmawiać z osobami, które bezpośrednio kierowały tym biznesem, ponieważ wiedziałam, że co się za tym kryje, jakie emocje. Tak, tak. Emocjonalnie mogę tego nie zdzierżyć, zwłaszcza, że tam przewijały się nazwiska, które były mi bliskie i było mi po prostu przykro, nie wiedziałam, jak się zachować, więc po prostu w domowym zaciszu czytałam później te wypowiedzi i tyle. No a jeżeli jeszcze, wracając do gruźb, czy no to takie, wiesz, takie typowe jakieś zagrywki, próby dyskredytowania mnie czy obrażenia. No oczywiście ja też jestem prostytutką, która jeździ do Dubaju, że wiadomo, że no, miliony plotek i komentarzy w internecie, że ja też się tym trudniłam. No takie klasyki. No. Drodzy Państwo, kompletnie nie pamiętam, co mówiłam w wywiadzie, ale jeżeli Wam się spodobał, to subskrybujcie kanał przeambitni.pl.